1 milion złotych otrzyma Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży na zakup 3 karetek. Umowę o przekazaniu dotacji podpisał w Łomży wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność dzisiaj być w Łomży z okazji podpisania umów w ramach rządowego programu wymiany ambulansów. 200 nowych karetek trafia do stacji ratownictwa na terenie całego kraju. Na ten cel rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczył 80 milionów złotych. To jest kwota, która trafi między innymi do stacji ratownictwa w Łomży i te karetki, które zostaną nabyte, będą stacjonowały w dwóch miejscach, właśnie w Łomży oraz w Grajewie. Te ambulanse, które obecnie funkcjonują w tych miejscach, mają już ponad 7 lat, także najwyższy czas na to, aby zainwestować w ich wymianę. Dlatego też chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten proces. Przede wszystkim panu wojewodzie, który z ramienia właśnie Urzędu Wojewódzkiego, który stanowi taki punkt koordynacyjny, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, szczególnie po ostatnich zmianach, które od 1 kwietnia tego roku wprowadził już w pełni państwowe ratownictwo medyczne. Pan wojewoda wspomagał nas przy realizacji tego programu. Zawsze mogliśmy liczyć na szybką, terminową i taką bardzo otwartą współpracę ze strony Urzędu Wojewódzkiego. No ale oprócz tego też nie sposób nie docenić roli lokalnych liderów. Tutaj pani poseł Bernadeta Krynicka, z którą pracowaliśmy przez całą kadencję wspólnie w Komisji Zdrowia. Pan minister Adam Andruszkiewicz, który szczególnie zabiegał o ten ambulans dla Grajewa. Pan poseł Kołakowski, który tutaj także cały czas mówił o tym, jakie są potrzeby mieszkańców Łomży i okolic. To są karetki, które oczywiście służą przede wszystkim pacjentom, natomiast przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o tych, którzy stanowią serce tego systemu, czyli właśnie pracownikach zespołów ratownictwa medycznego. To są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy każdego dnia w tych karetkach przemierzają wiele kilometrów. Warto powiedzieć, że przeciętny ambulans w Polsce każdego roku realizuje 1500 wyjazdów. Mamy 3 miliony 200 tysięcy interwencji z udziałem właśnie karetki pogotowia rocznie na terenie całej Polski. Także jest absolutnym priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, aby w ramach programu wymiany ambulansów doprowadzić do tego, żeby w systemie państwowego ratownictwa medycznego funkcjonował wyłącznie najlepszy i najnowocześniejszy tabor. O przyznanie dotacji zabiegała poseł Bernadeta Krynicka, która pracuje w Sejmowej Komisji Zdrowia. Wojewódzka Stacja Pogotowia w Łomży otrzymała 3 karetki. Te karetki trafią do Łomży, tutaj do centralnej stacji, jedna do Grajewa i do Kolna. Ta inicjatywa wyszła z Ministerstwa Zdrowia. Program był 100 karetek na stulecie odzyskania niepodległości, ale podnieśliśmy ze 100 na 200 w Polsce i z tych 200 3 trafia do naszej stacji. Podniesiemy tym samym poziom świadczenia usług. Wiemy, że tych karetek, które już są przeterminowane, można powiedzieć, albo są już w takim wieku, że wyeksploatowane, że trzeba je zmienić i my zmieniamy. I myślę, że na początek jest dobry i czekamy jeszcze, że w trakcie będą następne programy, ale myślę, że te 3 karetki wzmocnią naszą stację wojewódzką pogotowia. Unowocześnianie wyposażenia placówek służby zdrowia to jedno z podstawowych zadań rządu, powiedział Lech Antoni Kołakowski. Rządowi Prawa i Sprawiedliwości bardzo zależy na bezpieczeństwie Polaków, stąd te dofinansowania. Bardzo cieszę się, że te 200 karetek będzie sprzyjać zdrowiu Polaków, na czas przyjeżdżając, ratując zdrowie i życie, ale też bardzo cieszę się, że Łomża została doceniona, otrzymuje 3 wozy ratownicze. Jest to bardzo potrzebne, jest to bardzo oczekiwane wsparcie w tej części Polski obsługującej, tu Łomża obsługuje kilka powiatów. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży zasięgiem działania obejmuje teren dawnego województwa łomżyńskiego. To nowe oczywiście karetki i zastąpią te wysłużone już kilkuletnie o wysokich przebiegach. Także bardzo jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Zdrowia za tak wspaniałomyślny projekt, który dotyczy całego kraju. No, w przeciągu ostatnich 20 lat nie pamiętam, żeby zdarzyło się takie nowum. Tak, ponieważ większość ambulansów kupowaliśmy za własne środki. Jedynie kilka lat temu otrzymaliśmy
z jednej fundacji ambulans za staraniem naszej pani dyrektor. No i to jest takie nowum, którego do tej pory jeszcze nikt z nas nie widział tutaj. Rejon działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży obejmuje 13 ambulansów.